gdy spotykam braci, spotykam siostry, spotykam naszych współwierzących i mogę skojarzyć niektóre historie z życia mojego, karty doświadczeń i przeżyć minionych lat, odległych lat, to zawsze napawa mnie to takim podziwem, że Pan w swojej dobroci każdemu z nas pozwala przeżyć jakiś tam jego etap życia. Jakieś jego osobiste doświadczenia i każdy, tak jak już w lekcji, w apelu powiedziałem, ma ten swój zapas, zasób doświadczeń, do którego może się odwołać. I widocznie to jest bardzo potrzebne. To nie jest tak, że nie ma znaczenia przeszła nasza historia, historia naszych przodków, ponieważ Bóg, gdy zainspirował pisarzy biblijnych, ażeby opisali treści, przecież nie tylko treści proroctw, ale także i treści ksiąg historycznych, to miał jakiś konkretny cel w tym. Że można było teraz po latach, a dzisiaj możemy powiedzieć po 2-3 tysięcy lat, sięgnąć do doświadczeń tamtych ludzi. Możemy się wczuć w ich przeżycia, w ich rozterki, w ich radości i ich smutki i Bóg pragnie, ażeby tak właśnie było. Gdy Bóg wyprowadził Abrahama z Ur Chaldejskiego, prowadził go, to gdziekolwiek się zatrzymali, tam budowali ołtarz. Przy tym ołtarzu obozowisko Abrahama, później Izaaka, Jakuba. Było to żywe świadectwo, że tam byli. Po stuleciach trafiali ich następcy na te same miejsca i mówią, tutaj nasz przodek był, tu był Abraham, tu był Izaak. Tam czerpali natchnienie do tego, ażeby zmierzyć się z rzeczywistością, która była ich problemem, na bazie doświadczeń ich przodków. I zadaję sobie pytanie, jak to się mogło stać, że ojciec, który błogosławił 2 synów, jednego błogosławił jako pierworodnego, choć tym pierwszym nie do końca był, a drugi przyszedł i płakał, mówi, tato, mnie też błogosław, przecież to ja jestem najstarszy. Zdawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że Ezawowi wcale na tym nie zależy. Dla niego ważniejsza jest miska strawy, aniżeli sprawy duchowe. A jak się toczyły losy tych 2 szczepów, synów Izaaka? Jedni trafili do Egiptu, do niewoli, a drudzy otrzymali miejsce, gdzie wybudowali swoje siedziby, założyli siedziby, rozwijali się i żadnej niewoli nie doświadczyli. I tak myślałem sobie, no jaki był cel i jaki był sens tego, że 215 lat w niewoli w Egipcie Izrael przebywał, skoro jego brat tam na pustych miejscach, ale sobie radził bardzo dobrze, w handlu, napadając na karawany kupieckie. Kto w tym momencie miał się lepiej? O kim by można było powiedzieć, że rzeczywiście doświadczył spełnienia tych obietnic, które w swoim błogosławieństwie zawarł ojciec? Można by było powiedzieć, no nie za bardzo to wyszło. Nie za bardzo, bo być niewolnikiem w Egipcie to być zredukowanym prawie do roli siły pociągowej, której zadaniem było budować dobrobyt Egiptu. Nie własny, ale budować dobrobyt Egiptu. A jednak te historie są opisane. One są opisane bez upiększeń, bez
makijażu. Tak jak było. Cokolwiek w Słowie Bożym napisano, to napisano tak, jak było, bo Słowo Boże jest prawdą, nie tylko Nowy Testament, ale całe Słowo Boże jest prawdą, od pierwszej do ostatniej kartki Pisma Świętego. I w tym opisie prawdy napotykamy na różne opisy. Szczególnie wtedy, gdy Izrael wyszedł z Egiptu, to był jeden ciąg cudu, który Bóg dokonywał nad tym narodem przez 40 lat. Gdy otworzymy piątą Księgę Mojżeszową i spróbujemy, drodzy, zajrzeć w ten testament Mojżesza, ponieważ on dochodził do końca swoich dni, i można by było powiedzieć, w tym rozdziale zawarł wszystko to, co go radowało. Zawarte zostały wspomnienia jego i jego wielka troska o tych, których przez 40 lat prowadził, co też dalej będzie. I czytamy w piątym rozdziale, w piątej Księdze Mojżeszowej, siódmym rozdziale i 18 wierszu, drodzy. Nie obawiaj się ich, bo wyszli, stanęli na granicy narodów chananejskich, gdzie od pradziadów walczyli, to były zbrojne narody, umocnienia miejskie, nawet wiejskie umocnienia. I teraz tam trzeba wejść i jak się znaleźć, i jak sobie poradzić z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają? W jaki sposób ich wykwaterować z ich siedzib? To była wielka troska. Ale Bóg mówi, tak jak już zacząłem czytać, nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan Bóg twój uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Wspomnij na przeszłość. No nie tak odległo. 40 lat do tyłu. Spojrzyj i oceń, czy masz powód do tego, ażeby się martwić, bać? Masz powód do tego, żeby przeżywać obawy? Bóg mówi, wspomnij tylko na to, co się wydarzyło wtedy. 8 rozdział, 2 wiersz. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie? Bóg cię prowadził po to, żeby zahartować cię, żeby się nauczył zaufania do Boga, zaufania do tego, który tak potężne imperium egipskie położył na kolana, a naród niewolniczy wyszedł. Jak się mogło stać? I gdy stanęli nawet nad brzegiem Morza Czerwonego, to też, no co teraz będzie? Po prawej stronie góry, po lewej stronie góry, z przodu morze, co już koniec, katastrofa. A jednak Bóg mówi, zachowaj w pamięci całą tą drogę. Jak cię Bóg prowadził, jak prowadził bezpiecznie. Jeśli były problemy, to były nie po stronie Bożej problemy, ale zdarzały się problemy, które sami tworzyliście, a Bóg was wyprowadzał z tych problemów i prowadził dalej, ażeby was uczyć, ażeby was doświadczać, ażeby nauczyć tego, że warto, co warto, że warto przestrzegać Jego przykazań. 18 wiersz tego samego rozdziału. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Pamiętaj. Znów odwołuje się do pamięci o tym, co było. Pamiętaj, że twój Bóg daje ci możliwości bogacenia się.
Powodzenie ekonomiczne też jest darem Boga. To nie tylko duchowe kwestie, ale za duchowymi kwestiami idą także i materialne, ażebyś mógł doświadczyć tego, że Bóg przyrzekł ojcom twoim i że Bóg tego przyrzeczenia dotrzymuje. Ale drodzy, tak jak tutaj ktoś był uprzejmy wspomnieć, że doświadczenia nasze to nie tylko doświadczenia, o których możemy powiedzieć chwała Panu, cudownie i dobrze, że to się stało. Mogę opowiadać na prawo, na lewo, bo są budujące. 9 rozdział tej samej księgi, 7 wiersz. Pamiętaj, a nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni. Od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia waszego na to miejsce, byliście jacy? Krnąbrni wobec Pana. O tym też pamiętajcie. Pamiętajcie o tym, co dobre, ale pamiętajcie o tym także, co było złe. A czego możesz się nauczyć z tego, co dobre? Że warto Panu służyć. Już nie mówiąc o przyszłości, ale tu na ziemi. Warto Panu służyć. Warto pójść za tym idealnym wzorem, który prowadzi człowieka bezpieczną drogą. Warto. Ale zdarzają się także złe decyzje. A gdy przychodzą te złe decyzje, no przychodzi tak jakby jazda po grudzie w poprzek oranego pola, gdy pierwszy mróz go zetnie. Strasznie. I trudno. Ale Bóg daje także i wyjście z tego. I to też jest bogactwo. Bogactwo, które mówi o tym, że bywa dobrze, a gdy bywa źle, to też jest wyjście z tego złego. To jest bogactwo. Wierzyć w to. Być przeświadczonym o tym, że Bóg nie porzuca tych, którzy mu się zbuntowali. Bóg nie odwraca się raz na zawsze od tych, którzy powiedzieli, Panie Boże, dam sobie radę sam. Którzy powiedzieli, Panie Boże, za trudna ta droga, ja sobie znajdę inną. Którzy powiedzieli, Panie Boże, nie do końca, przecież musi być aż tak, jak chcesz. Przecież jesteś litościwy, miłosierny, zapomnisz o niektórych rzeczach. I z premedytacją oddalamy się od Boga. I to też jest nasze bogactwo. Bo znów po latach wracamy. Zaryzykuję opowiedzenie pewnej historii. Moje siostry, tak jak już wspomniałem wcześniej, obie uczęszczały do tej samej uczelni, miały swoje koleżanki. I jedna z nich pochodziła z Mazur. Mazurska dziewczyna. Jej brat... Jeden, drugi, ona sama, ta Mazurka też uczęszczała do seminarium. No tak jak i też i z naszej rodziny czworo dzieci. Ale przyszedł czas, że poszła swoją drogą. Jak gdyby się zagubiła. Drodzy, to tak często bywa. I zdawać by się mogło, i gdy wspominałem tą rodzinę, ten dom, kolegów, którzy też z jednym z nich w pokoju w Podkowie Leśnej mieszkałem. Myślałem sobie, no smutny los tego domu, tej rodziny. Ale przyszła pora, że jeden z kolporterów udał się, ażeby sprzedawać książki, rozkładając stolik z literaturą na szerszym chodniku w mieście, o którym nie wspomnę. Nie jest to dobry czas, ażeby mówić o bliższych szczegółach. I sprzedawał te książki, a z góry pani się wychyliła i mówi, a co pan tutaj robi? No sprzedaje religijne książki. A to z jakiego kościoła? Z kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. To proszę zaczekać, ja tam zaraz zejdę. Okazało się, że to jest ta,
która się gdzieś zagubiła, która skończyła seminarium. I gdy ta wieść dotarła do nas, że to jest jedna z tych odzyskanych przez Pana owieczek dla swojej owczarni, to byłem zdumiony, jak cudownymi drogami Bóg prowadzi. Że ten nasz brat ten stolik nie postawił 30 metrów obok. Ani w jedną, ani w prawą stronę postawił tam, gdzie postawił, bo Pan widział ją w jej mieszkaniu i chciał, żeby nawiązała na nowo relacje z Nim. I tak się stało. Stała się bardzo aktywna, sprawiła, że swój udział miała w rozwoju zboru w tym mieście. Drodzy, tak to jest. Bo drogi nasze sprawuje nasz Pan. To dzieciątko, które zebrało dary, i byłem zauroczony, że stanęła i podziękowała w modlitwie za te dary. Aż musiałem spytać, czy mamusia cię nauczyła, czy sama to powiedziałaś. No mamusia nauczyła. Ale drodzy, to jest dzieciątko, ale to, co mamusia nauczyła, pozostaje w głowie i da Pan, że pozostanie na zawsze. Być może, że zdarzy się nieszczęście, że życie się pokomplikuje, ale to w pamięci pozostanie na zawsze. To, co wynosimy z domu, gdzie rodzice, gdzie ojcowie nasi, mamy nasze zaszczepiły, to pozostaje. I drodzy, to jest ten zasób naszych doświadczeń, które budujemy przez całe życie nasze. I tak Bóg często mówił, pamiętaj o tym i pamiętaj o tamtym, skoro cię wtedy nie zostawiłem, nie zostawię cię także i teraz. Właśnie w tym celu, drodzy, był ustanowiony system ofiarniczy i od Adama i Ewy poprzez wszystkie pokolenia po potopie Noe na nowo tą praktykę podjął. Składane były ofiary, ażeby pamiętać o tym, że Bóg obiecał przodkom, iż On przyjdzie, złoży najcenniejszą ofiarę, która nie jest ceną złota, srebra, ale ceną najdroższej krwi, ażeby ratować człowieka. Że ten niewinny jak baranek, ten spokojny i cichy jak baranek, zostanie grzechami naszymi ukrzyżowany po to, ażebyśmy nie musieli umierać, ale żebyśmy mogli być zachowani dla takiej wieczności, którą On przeżywa. Drodzy, to jest coś niezwykłego. I dlatego te pamiątki Bóg pielęgnował. Czy istnieje pamiątka potopu? Tak, istnieje pamiątka potopu. Gdy tęczę zobaczymy, w minionym tygodniu podróżowałem, w sobotę, tydzień temu, i to jest prawie że zima, chociaż jeszcze nie kalendarzowa, ale zobaczyłem na pochmurnym niebie tęczę, wpatrywałem się i byłem pełen podziwu i znów myśli sięgały do tak odległego wydarzenia, gdzie Bóg mówi, ile razy zobaczysz tą tęczę, to pamiętaj, że już ziemia nasza nigdy potopem nie będzie zniszczona. Pamiętaj o tym. Składam ci przysięgę i ślubuję, że już takiego zniszczenia nigdy nie będzie. Owszem, Piotr mówi, że pierwszy świat został zalany wodą, ale drugi zostanie zachowany do innego oczyszczenia. Oczyszczenia, które już nigdy nie pozwoli odbudować problemów, nieszczęść świata przedpotopowego. Dlatego, drodzy, podkreślam bardzo mocno za autorem Słowa Bożego Pisma Świętego, Piątej Księgi Mojżeszowej, że jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tych rzeczach, które doświadczamy w życiu naszym. Zarówno o tym, co możemy się cieszyć, chwalić i być dumni z tego, jak i nie zaszkodziłoby pamiętać o tym, że mieliśmy trudny czas. Gdy spotkamy brata i siostrę, który widzimy, że on ma dzisiaj trudny czas, żebyśmy umieli się utożsamić i powiedzieć, ja też taki miałem, ale Bóg mnie wyprowadził. Ja chcę być pomocny dla tej osoby,
pomocny, ażeby na nowo na nogach wiary swoich stanęła. W ostatniej księdze Starego Testamentu, drodzy, w księdze Malachiasza jest też pewne przesłanie, które może pozwoli nam tak utożsamić się z działaniami Bożymi. Malachiasz, 3 rozdział i 16 i 17 wiersz. Tak to mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan, w dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Od czego się zaczęło? Że tak to mówili między sobą ci, którzy się boją Pana. No bywa, że się spotkamy, prawda? I opowiadamy i rozmawiamy o różnych sprawach. Rozmawiamy o sprawach rodzinnych, rozmawiamy o sprawach społecznych, rozmawiamy o sprawach bardzo ogólnych, ale też rozmawiamy o sprawach duchowych. I w tej materii czytamy, że spotkali się ci, którzy się bali Pana i rozmawiali, z troską rozmawiali o tym, jak jest. I czy tak dalej powinno być? Czy możemy coś uczynić? Czy możemy najdrobniejszą cegiełkę w naprawę tego stanu rzeczy wnieść od siebie? A Pan mówi, została w niebie spisana księga pamiątkowa. O tych, którzy się bali Pana, co ich martwiło, jakie rozwiązania widzieli, jakich oczekiwali, księga pamiątkowa. Gdy się zdarzy, że znajdziemy się tam po drugiej stronie, gdy historia grzechu i zła zakończy się i Pan pozwoli nam otworzyć tą księgę pamiątki i zobaczyć, jak losy nas, naszych bliskich, toczyły się. Czy to były losy zaplanowane przez Pana? Czy też to była historia mojego własnego życia, w którą ingerował często Bóg, ratując nas od większych nieszczęść? Będziemy mogli w tej księdze pamiątkowej wyczytać najprzeróżniejsze rzeczy, ale wszystkie one będą prawdą, bo Słowo Boże jest prawdą. Dlatego moglibyśmy też jeszcze raz zadać sobie pytanie, jaki jest cel, a że do dnia dzisiejszego praktykujemy niektóre pamiątki. Jaki jest cel? Gdy, drodzy, mówimy o tym dniu sobotnim, który dzisiaj przeżywamy i doświadczamy, o którym niektórzy wypowiadają się z taką dezaprobatą. Mówią, dajcie spokój, to jest tylko problem. Dołączcie do grona świata chrześcijańskiego, który tak jak inni rozumie, tak jak trzeba, miłość do Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. No w tym rzecz, że jedno nie wyklucza drugiego, wręcz jedno wspiera drugie. Ale sobota nie jest pamiątką naszych osobistych doświadczeń. Sobota jest pamiątką dzieł Bożych. Pamiątką tego, że On jest Stworzycielem. Że On tą cudowną przyrodę, która już jest w dużej mierze zdegradowana przez człowieka, że On ją stworzył, On sprawia, że dzięki tej przyrodzie w ogóle możemy jako rodzaj ludzki istnieć. Że każdego dnia, gdy na nowo budzimy się, możemy wyrazić Bogu wdzięczność, że to ta Jego twórcza moc ciągle działa. Że mając ileś tam 10 lat, stajemy, czujemy na nowo siły i na nowo możemy podejmować różne prace i zajęcia. O tym przypomina nam dzień sobotni, a przypomina nam także i o czymś innym. Ten dzień sobotni przypomina nam również o tym,
że któregoś dnia Jezus Chrystus, będąc na ziemi, odpoczywał w dzień sobotni, będąc w grobie. Przypomina nam o tym, że jego pielgrzymka ziemska dobiegła końca, że został ofiarowany przez Ojca swego, ofiarowany przez siebie samego za takich słabych jak my ludzi. Został ofiarowany po to, ażeby przywrócić nam pierwotny stan, do jakiego Bóg człowieka stworzył. Umarł w piątek został pochowany, w sobotę odpoczywał w grobie, a siódmego dnia, pierwszego dnia po sabacie rozpoczęło się normalne życie, które towarzyszy takiej tragedii, jaka się wydarzyła tam na górze Golgoty. Pamiątka, niezwykła pamiątka. To jest ciekawe, że z taką determinacją niektórzy chcą zwalczyć tą pamiątkę, zatrzeć ślady, ażeby nikt nie mówił o tym, że Bóg jest stworzycielem, że On jest pełen mocy, pełen energii, pełen siły i pełen dobroci. Komu zależy na tym, żeby to zostało wymazane z pamięci? No na pewno nie Bogu. Na pewno nie tym, którzy się boją Pana. Ale są siły i potęgi, które chcą wykasować Boga z życia ludzkiego. Chcą wykasować także Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który usiadł po prawicy tronu Bożego w majestacie prawa, jest orędownikiem dla tych, którzy przychodzą do Niego i wołają: Panie, jestem tak słaby. Panie, nie udało mi się w życiu. Panie, dzisiaj i cała przeszłość moja jest tak poplątana, a chcę podążać za Tobą, że On stawia się za takimi ludźmi przed Ojcem i Duch Święty w Jego imieniu odmienia tych ludzi i sprawia, że ci, którzy zdawać by się mogło, że już na zawsze przepadli, to nabierają nowej siły, jak mówi Izajasz, jak orlęta wzbijają się i nie upadają. Kolejna pamiątka, w której Jezus Chrystus brał udział od dziecka. Każdego roku obchodzono jedno z najważniejszych, a może nawet tak, z grupy najważniejszych świąt, Paschę. Święto, które mówiło o tym, że Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, dlatego że posłał anioła, który specjalnie wykonał swoją misję, ażeby zmusić Egipt do uległości wobec Boga. Że tam baranek zabijany, jako ostatni posiłek w Egipcie, spożyty, był ich pokarmem na pierwsze godziny, gdy wyszli z Egiptu. Gdy trzeba było determinacji, siły i odwagi, żeby podjąć ten krok. I mamy opis w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, że gdy przyszła pora, Jezus Chrystus lepiej niż ktokolwiek inny wiedział, że Jego misja dobiegła końca. Udał się do Jerozolimy. Wcześniej, gdy wiedział o tym, że istnieje zagrożenie dla Jego życia, uchodził gdzieś za Jordan, gdzieś dalej, na pustynię, bo wiedział, że to nie jest czas dla Niego. Ale gdy przyszedł ten czas, przyszli do Jerozolimy, Chrystus mówi do uczniów: idźcie do Jerozolimy, przygotujcie miejsce, bo chcę dziś z wami spożyć wieczerzę. Gdy mówi wieczerzę, to mówi o wieczerzy paschalnej. Trzeba było się do tego przygotować, ponieważ też i baranek tam musiał być. Musiała być uroczysta oprawa tego spotkania paschalnego. Idźcie, przygotujcie miejsce. I pytają: Panie, ale gdzie mamy iść? A Bóg swoim proroczym wzrokiem widzi tych, którzy w Jerozolimie mieszkają i mówią: tam, gdzie znamy tego człowieka, tam pójdźcie, on wam da i wskaże miejsce, gdzie odbędę spotkanie z wami. I to niezwykłe wydarzenie, drodzy. W
Wszyscy ewangeliści je opisują. Opisuje Mateusz, opisuje Marek, opisuje Łukasz i opisuje Jan. Każdy z nich jakiś drobny element uzupełniający wprowadza do tego opisu. Chciałbym, byśmy dzisiaj posłużyli się opisem Ewangelii Jana z 13 rozdziału, ponieważ tutaj mamy jako w jedynej Ewangelii opis takiego wstępu do uroczystości paschalnej, która się miała odbyć. To znaczy także i do Wieczerzy Pańskiej, bo jedno z drugim przez naszego Pana zostały połączone klamrą Starego i Nowego Testamentu. I czytamy, że przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłował swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Drodzy, był z uczniami, uczniowie marzyli o czymś. Oni mieli swoje tęsknoty i marzenia, które się absolutnie rozmijały z tym, co Jezus Chrystus wiedział ma nastąpić w najbliższym czasie. I czytamy, że On ich umiłował, pomimo to, że oni Go nie rozumieli. Umiłował ich aż do końca. I podczas gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkorioty, zamysł wydania go, widząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Nigdy wcześniej, przy okazji Paschy, nikt takiej uroczystości nie, w ten sposób nie rozpoczynał. Byli zaskoczeni. Owszem, przyszliśmy z drogi, może i trochę zdrożeni, i trochę zmęczeni, ale oni wiedzieli, że Pascha inaczej wygląda, że uroczystość jest nieco inaczej. Gdy decydowano się na umywanie, to był sługa, który przyszedł, który przyniósł wodę, dzban, misę i umywał nogi obecnym, a tu nie ma sługi, wszystko niby jest oprócz tego sługi. I czytamy, Jezus Chrystus w tym momencie wstał, złożył swoje szaty, wziął prześcieradło, przepasał się, nalał wody i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też i do Piotra. A Piotr za wszystkich odpowiedział: nie, nie, nie. Drogi Panie, ale Ty nie będziesz mi nóg umywał. Ty, Pan, Ty nasz nauczyciel, miałbyś umywać nogi moje? A Jezus Chrystus powiedział: co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. I rzecze mu Piotr: przenigdy, Panie, nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. I znów jakiś tam symbol. Mówi: ja umyć Wam chcę nogi, bo jesteście czyści, chociaż nie wszyscy. Chcę umyć nogi. Bo jeśli nie umyję, nie będziecie mogli być ze mną tam, gdzie Was chcę doprowadzić. Nie będziecie mieli działu ze mną w tych niezwykłych wydarzeniach. Ponieważ Jezus Chrystus umywał nogi, ale On generalnie po to przyszedł, żeby nas obmyć z naszych grzechów. W 53 rozdziale Księgi Izajasza jest opisane Jego posłannictwo jako tego, który przyszedł, ażeby za nas cierpieć, ażeby nas obmyć, oczyścić i żeby nas postawić przed swoim Ojcem jako oblubienicę, mówią inne urywki Słowa Bożego. Czystą i niesplamioną. No i wtedy Piotr mówi: jeśli tak, jeśli to jest konieczne, to umyj mnie całego.
Często człowiek tak z jednej skrajności popada w drugą skrajność. Albo wcale, albo całego. Ale był to wynik niezrozumienia posłannictwa nauczyciela, bo takim go mieli, Jezusa Chrystusa. Powiedział, że nie wszyscy jesteście czyści. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. I drodzy, dalszy etap tej uroczystości, ponieważ Jezus Chrystus wiedział, kto go wyda. I uczniowie, gdyby mieli zgadywać, kto będzie tym, który go wydał, nie zgadliby za nic w świecie. Bo widzieli o swoich problemach, ale wiedzieli, że wśród nich jest jeden lider, ten najmocniejszy, ten najlepszy. Ten, który za chwilę miał być ujawniony, ale to, czego miał dokonać, dokonać musiał. Ale przy tym umywaniu nóg, Jezus Chrystus powiedział, jeśli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Dał nam przykład. I znów tutaj, gdy Jezus Chrystus mówi, powinniście, to jest potrzebne. Do waszej stabilności duchowej jest to potrzebne. Do wspominania o tym, co się wydarzyło, czym Bóg w swojej łaskawości obdarzył nas w przeszłości i czym nas obdarza dzisiaj, to jest potrzebne. A żeby ukląkł jeden przed drugim, umył nogi i poczuł się takim maleńkim, jakim rzeczywiście jest. Żeby wszelka pycha, wszelkie mniemanie o sobie, jakim to nie jesteśmy, zostały usunięte na bok, a żebyśmy stanęli przed tym, któremu będziemy nogi umywać jako słudzy. Tego uczył Chrystus. A bardzo trudno uczyć i przekonywać kogokolwiek, by był sługą dla innych. Panami chcą być wszyscy. Ale sługą raczej nie. Ale wielkość, którą Bóg oferuje nam, ludziom, prowadzi nie inną drogą, tylko przez drogę pokory, służby. I tej służby poprzez umywanie nóg uczy nas nasz drogi Pan. Drodzy, i dlatego też będziemy chcieli pójść za przykładem Pana naszego. Pójść za przykładem Pana naszego, który będąc Królem Wszechświata, będąc Bogiem, przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, jednym z nas, maleńkim człowiekiem, w którym ludzie nie dopatrzyli się niczego konkretnego, niczego porywającego, a jednak on był tym, kim był. Chciałbym, drodzy, jeszcze raz przeczytać. Brat czytał słowa z listu do Filipian, a ja przeczytam z listu Piotra, pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału i czytam tutaj, bo to, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w Jego ustach. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz porzucił sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, a Jego sińce uleczyły nas. Tak to rozumiał Piotr. Tak rozumiał Paweł, który w liście do Filipian zapisał podobne słowa. A jak my, drodzy, rozumiemy? W olbrzymiej większości świat chrześcijański zapomniał o umywaniu nóg. Że to jest zbyt skomplikowane,
zbyt trudne, by przeprowadzić w czasie nabożeństwa, że to w zasadzie taki gest, taka czynność, która no niekoniecznie ma przesłanie duchowe. A jednak Jezus Chrystus powiedział, jeśli nie będziesz wywyższał innego, tak jak siebie pragniesz wywyższyć, jeśli nie będziesz sługą dla innego, to też nie możesz się znaleźć w królestwie, gdzie są tylko słudzy, bo aniołowie są duchami usługującymi. Chrystus przyszedł jako sługa i gdy wrócimy tam, wrócimy do grona sług i tej służby będziemy się uczyć tutaj także i dzisiaj. Dlatego, drodzy, zachęcam, byśmy udali się do odpowiednich pomieszczeń i tak jak Jezus Chrystus umył nogi, byśmy sobie wzajemnie umyli nogi. Modlił się o błogosławieństwo dla chleba, który był na stole. Modlił się o błogosławieństwo dla wina, które było przygotowane. Ten winny sok, który symbolizował przelaną krew Jezusa Chrystusa. I drodzy, z największą czcią wskazał, że ja jestem tym chlebem. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mówi o tym, że Jego słowa są chlebem. Mówi o tym, że to, co On czyni, czego naucza, to, co mają sobie przyswoić, co ma się stać treścią ich życia, to jest ten chleb, porównał do chleba, tak jak chleb, który na pustyni mannę Bóg dał, jak i codzienny chleb, że jest to dar, który wzmacnia i buduje konstrukcję naszego ciała, a także konstrukcję naszą duchową. To właśnie poprzez wstęp, umywanie nóg, uczniowie zaczęli nieco inaczej spoglądać na to, co się miało wydarzyć. Już nie myśleli o tym,
że który z nich w Królestwie Chrystusa będzie większy czy mniejszym, ale byli zaabsorbowani tym, co się stało, że ich nauczyciel, ich mistrz umył im nogi. To dla nich było niezwykłe doświadczenie. Ale przyszedł moment, gdy podał chleb, podał wino. Na co chciałbym zwrócić, drodzy, uwagę? Ja myślę, że wybaczycie mi, ale chciałbym, ażebyśmy zauważyli, jak bardzo zniekształcone zostały te bardzo ważne elementy życia duchowego chrześcijan. Zdawać by się mogło, że to jest proste przesłanie. Proste przesłanie, umywanie nóg, podanie chleba, podanie wina. Bo myśmy już tak bardzo przywykli do tego, że wydaje nam się to no, niepodważalne. Ale gdy otwieramy Pismo Święte i Słowo Boże w liście do Koryntian, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, to tam okazuje się, że już nawet w tym zakresie życia duchowego poczyniono wiele zmian. Paweł mówi tak, że słyszałem bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy z was są prawdziwymi chrześcijanami. I podziały są. I dalej czytam, wy wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. No cóż tu jest skomplikowanego, jeśli by przyjąć, jak to uczynił Chrystus, żeby dalej tak praktykować. Ale już wtedy, za życia apostoła Pawła w Koryncie, poczyniono pewne zmiany. Na czym one polegały? Drodzy, czytamy. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, żeby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. No, ciekawy sposób, bo wtedy już niektórzy mówią tak, no to tak połączymy sobie tabitę, połączymy sobie posiłek w takiej atmosferze przyjaźni, spożyjemy i będzie to nasza wieczerza pańska. Bogaci mieli sług, którzy w koszach nieśli obfite jedzenie, tam były pewnie i kołacze i różne inne rzeczy, po wiślańsku mi się powiedziało. I siadali przy zastawionych stołach, jedli, pili, no a później wieczerzą się to jakoś kończyło. I apostoł Paweł mówi, tak nie może być, że bogaci ucztują, a biedni nic nie mają, to tak tylko przyglądają się z daleka, jak ci bogaci ucztują. To było urągające regule społeczności. I dlatego też apostoł Paweł powiedział, ja później odwołam się jeszcze raz do tego przesłania, że mnie Pan tak to objawił. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem. Jak gdyby chcę odbudować prawdziwą formułę i prawdziwą atmosferę i otoczkę Wieczerzy Pańskiej. Zwrócić uwagę na to, co jest istotą Wieczerzy Pańskiej. A co jest istotą? W pierwszej kolejności pokora, a w drugiej, że ja ofiarowałem wam siebie w służbie, w poniżeniu, w poświęceniu, ażeby ratować was. To przejął od Pana i to przekazał innym. Bywa, ja to czasem słyszałem, że ktoś mówi, a nie idę do zboru dzisiaj, bo jest Wieczerza Pańska, a ja mam nie wszystkie sprawy do końca pozałatwiane. Ja bym musiał najpierw się z tym pogodzić, ja tutaj bym musiał odbyć
pewną rozmowę. Nie jestem godny dzisiaj przyjąć wieczerzę Pańską. I to hasło nie jestem godny odciąga ludzi od wielkiego błogosławieństwa, które płynie z uroczystości wieczerzy Pańskiej. Ile godności było u Piotra, gdy przystąpił do wieczerzy Pańskiej? Ile takiej godności chrześcijańskiej sługi Bożego? A ile było u Judasza, któremu Jezus Chrystus podał i mówi, idź załatw, co masz załatwić. Ile było tam tej godności chrześcijańskiej? A jednak Chrystus nawet nie zasugerował najmniejszym słowem, ty jesteś niegodny, ty tutaj chodź proszę, a ty nie. Drodzy, tak bardzo można wykoślawić pojęcie wieczerzy Pańskiej i tych chleba i wina, że gdy taka wieść przez Polskę się przetoczyła, że jakiś tam dzieciak przyjął opłatek, a później go wyciągnął z ust i dał do kieszeni, to na policję zgłoszono. Drodzy, tak ludzie potrafią wykoślawić istotę służby. I to się świat podzielił, to znaczy świat ludzi wierzących w Polsce. Jedni mówią, dobrze, że na policję, drudzy mówią, kto to widział, żeby w sprawach duchowych policja interweniowała. I przy tej okazji właśnie Jezus Chrystus powiedział, nie może tak być, bo to nie jest duch, który zainicjował praktykowanie wieczerzy Pańskiej. I wypowiedział Paweł słowa, przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Więc co to było niegodne? Właśnie takie. W podziałach, jedni puszyli się swoją zamożnością, a drudzy, no tak, po prostu gotowi byli z pokorą się poddać swojemu ubóstwu. Mówi, tak nie może być. I dlatego to takie przystępowanie do wieczerzy Pańskiej w takim duchu jest jak najbardziej naganne i niegodne. Ale mówi, niech więc każdy samego siebie doświadcza. I tak niech jest z tego chleba i z kielicha tego niech pije. Niech doświadcza siebie. Niech przemyśli niektóre sprawy. Niech naprawi to, co złe. Niech wejdzie na nowo na proste ścieżki Boże, ale niech jest chleba tego i z kielicha tego niech pije. Nawet jak jest co do prostowania. Nawet jeśli nie wszystko toczy się tak, jakby Bóg chciał, by się toczyło. To jest naganne, ale niech każdy samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i niech z kielicha tego pije. Drodzy, my też będziemy chcieli pójść śladem naszego Pana i dzisiaj rozdać chleb, a także i wino. Jest nas tak niewielu, dlatego pozwolę sobie sam Słowo Boże mówi, że modlił się Paweł tak, to co wziął, przejął od Pana, przekazał nam, wziął chleb, podziękowawszy, złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujcie. Będziemy chcieli modlić się i prosić o błogosławieństwo dla tego chleba, który jest symbolem ciała Jezusa Chrystusa, które oddał za nas. Zgromadzenie proszę o powstanie.
łaskawy i święty Panie nasz. Tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że któregoś dnia zdecydowałeś, by nas na nowo odzyskać, by oddać życie swoje, by przelać krew swoją, przejść drogę umęczenia i utrapienia grzesznego człowieka, ażeby móc ratować. Drogi Panie, ten chleb, który jest symbolem Twojego świętego ciała, proszę błogosław, daj, ażeby ta żywa pamiątka Twojej ofiary pozostała w nas. Niech będzie takim kolejnym przyczynkiem do wielbienia Ciebie, do chwalenia Ciebie za niezmierzone dary i błogosławieństwa Twoje. Błogosław także i tych, którzy wyciągną rękę swoją, ażeby przyjąć chleb, spożyć go, ażeby ten stał się symbolem, prawdziwym symbolem ofiary, którą złożyłeś za nas. Błogosław również i wino. Ten niesfermentowany napój, który wskazuje na Twoje życie wolne od wszelakiego grzechu, od wszelkiego fermentu, który wskazuje, że Ty jesteś gotów ciągle i ciągle przypominać nam o tym, co uczyniłeś dla nas, by serca nasze przepełnione wdzięcznością były zawsze gotowe wielbić Ciebie. Proszę, bądź z nami, błogosław nas i błogosław tą uroczystość. Amen. Wziął chleb, pobłogosławił, łamał i podał tym, którzy byli. Ten chleb, do którego porównał siebie Jezus Chrystus, że jest chlebem żywota. I my również dzisiaj pragniemy przyjąć ten symbol ciała Jezusa Chrystusa za nas oddany. Bierzcie z niego wszyscy. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was zostało ofiarowane. Także i, jak czytaliśmy, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdę. Kładzie apostoł Paweł głęboki, mocny nacisk, żeby opowiadać to, co Chrystus uczynił dla nas. Aż przyjdę, aż do powrotu naszego Pana. Ta pisze, że po tej uroczystości zaśpiewano pieśń i poszli
na Górę Oliwną. My również pragniemy pieśnią zakończyć dzisiejsze nabożeństwo. Tutaj byłoby nie bez znaczenia, gdybyśmy nawet więcej pieśni zaśpiewali, bo jest to naprawdę radosna chwila. Radosna chwila, która składa świadectwo o tym, że nasz problem z grzechem się kończy, gdy spotykamy naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, gdy obieramy drogę razem z Nim przez życie. I do tego właśnie zapraszamy tą pieśnią, a także tekstami błogosławieństwa kapłańskiego i cichą modlitwą zakończymy dzisiejsze nabożeństwo. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Cichą, osobistą modlitwą zakończymy nabożeństwo.